To witam wszystkich, już jesteście gotowi. To nazywam się Marcin Muskała i przybyłem do Was tutaj z trochę innego świata, bo na co dzień żyję w świecie Androida i w Androidzie programuję. I co więcej, nie jest to zwykły Android, bo programuję w Androidzie w Kotlinie. Natomiast nie bez powodu pojawiłem się tutaj przed Wami, żeby mówić Wam o MVC, MVP, MVVM, ponieważ Android jest dosyć jednolitą platformą, gdzie jest narzucone narzędzie, mamy narzucony język i w związku z czym deweloperzy Androida znacznie głębiej wchodzą w takie tematy jak kwestie architektoniczne i bardzo głęboko została zgłębiona taka tematyka właśnie MVC, MVP, MVVM. I to jest akurat jako przykład fragment projektu Google Architecture Blueprints, gdzie jest zrealizowana ta sama aplikacja w wielu, wielu różnych architekturach i wariantach. Jest dokładnie ta sama aplikacja z tymi samymi testami. Jest dosyć dokładne porównanie, jak ta architektura wpływa na to, jak ta aplikacja wygląda. I rzeczywiście, jeżeli wpiszecie w internet MVC, MVP, MVVM, to stanowcza większość artykułów będzie dotyczyła albo Androida, albo iOS-a. Więc myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby rozmawiać właśnie o tych konceptach, które to są konceptami dosyć ogólnymi. I mam nadzieję, że każdy z Was, szczególnie bo to są paterny frontendowe, wyciągnie z tego coś na ten temat. A przy okazji, jeżeli ktoś jest zainteresowany Androidem albo Kotlinem, to dowie się czegoś więcej. Ale zanim zacznę prezentację, chciałbym dowiedzieć się czegoś o Was. Po pierwsze, ile osób na sali napisało chociaż jedną linijkę kodu w Kotlinie? O, jest lepiej niż myślałem. Ile osób z Was napisało coś kiedykolwiek w Androidzie? O, sporo, super. Ile osób z Was kiedykolwiek napisało w MVC? Miało na studiach, w pracy, ale mówię o frontendowym MVC. Ile osób w MVP? OK, ile w MVVM? MVVM? Bardzo mało. Tak, to są te kolejne wzorce, które przechodziły pewną ewolucję. Ciekawostką jest to, że jak rozmawiałem z różnymi osobami, to prawie każdy, kto robił w którymś z nich, miał bardzo wyraźną wizję, jak to powinno wyglądać. I kiedy podchodziłem po raz pierwszy do tej prezentacji, ja robiłem na Warszawskie Dni Informatyki, też chciałem zarysować dokładnie, jak to wygląda, żeby raz na zawsze rozstrzygnąć wreszcie ten problem. Czym jest ten MVC, czym jest ten MVP, czym jest ten MVVM? I zacząłem szukać na ten temat w internecie i bardzo szybko się przekonałem, że jak szukałem grafik MVC, to każda była praktycznie inna. A nawet jak znalazłem dwa wpisy jakimś blogu, które miały ten sam diagram, to prawie zawsze miały inny opis, różniący się bardziej lub mniej po prostu w opisie tych komponentów. I zacząłem się konsultować, wpadłem w WAMOK, zacząłem się konsultować z różnymi doktorami, profesorami i oni mi wyjaśnili dosyć prostą rzecz, którą ciężko było tak naprawdę zaakceptować, że to tak naprawdę nie chodzi o ideę, tak? I to pięknie pokazał ten pan, z Norwegiem, ciężko się to wymawia, to chyba Tryggverinsku. Kto wie, kim on jest? To jest legenda informatyki. Michał? Jest twórcą MVC i on to zdefiniował pierwotną definicję MVC. I on ponad 25 lat po zdefiniowaniu tego został poproszony o zrobienie prezentacji na temat tego wzorca i już nie opisał tego jak wzorzec, tylko jak kilkanaście wzorców najważniejszych, które z tego wykwitły. Jak ktoś się przyjrzy, to one są wykluczające się. Czyli w ogóle nie sposób mówić o tym, czym do końca jest MVC, bo po prostu wynika z tego tak dużo i jest tak dużo różnych podejść, że całe takie zapięcie się na konkretne jest dosyć bezsensowne. No chyba, że ustalimy coś w projekcie, to wtedy warto się to otrzymać. I o czym w takim razie będę mówił? Chciałbym, żebyśmy skupili się na wartości, jaką dostarczamy i chciałbym przedstawić tutaj trochę inną koncepcję, gdzie patrzymy na pewne komponenty i elementy, które wprowadzamy do kodu, jak na takie paski w sklepie, które zmniejszają jedno, zwiększając drugie. Nic nie jest jednoznacznie zawsze lepsze. Zawsze jak po prostu, gdy wybieramy coś w sklepie, są jakieś parametry, no ale to nie jest tak, że zawsze chcemy mieć najlepsze, bo wtedy będzie drogie, albo nie jest tak, że chcemy mieć, nie wiem, największy dysk w komputerze, bo wtedy coś innego nam się pogorszy, tylko po prostu potrzebujemy coś szytego pod siebie. I w ten sposób chciałbym to wszystko opisywać. A żeby móc patrzeć w ten sposób na te komponenty, powinniśmy zacząć od zdefiniowania w ogóle, co jest dla nas ważne w architekturze. I takie
trzy elementy, które są jakby wskazywane jako te najważniejsze. To jest przede wszystkim skalowalność. I skalowalność jest dla mnie wyjątkowo ważna, bo miałem nieprzyjemność na własne oczy zobaczyć projekty, które tak słabo się zeskalowały, że biznes stanął przed trudnym wyborem, że albo zabijamy aplikację, albo piszemy ją od nowa. I widziałem firmę, która w ten sposób padła. Skalowalność to jest właśnie to, czy wraz z rozrostem projektu pisze się go coraz ciężej, coraz łatwiej, czy mniej więcej podobnie. Zasadniczo, jak jest dobra architektura, nic nie stoi na przeszkodzie, że pisały się coraz łatwiej. Jest coraz więcej komponentów, które można ponownie używać, już jakieś rzeczy są zdefiniowane i tak dalej. W praktyce zwykle jest na odwrót. Po drugie jest to utrzymywalność. Z biznesowego punktu widzenia jeszcze ważniejsza, ponieważ zwykle tworzymy aplikację przez jakiś czas, jakiś komponent, nie wiem, przez tydzień, dwa tygodnie, natomiast utrzymujemy go przez następne lata. I koszty utrzymania są dużo, dużo wyższe niż koszty wytworzenia. I co mam na myśli przez utrzymywalność? Różne małe zmiany, które po prostu cały czas się odbywają. Zmieniają się jakieś wymagania, zmieniają się jakieś czcionki, jakieś teksty. Po prostu coś się zmienia. I dobra architektura sprawia, że łatwo się będzie to utrzymywało. Słaba architektura i bałagan sprawia, że będzie to koszmar w utrzymaniu. No i trzecia rzecz, której biznes nigdy nie rozumie i nigdy nie docenia, a my powinniśmy rozumieć i powinniśmy doceniać, to są testy. I bez dobrej architektury bardzo ciężko jest prowadzić dobre testy. Jak te trzy komponenty możemy uzyskać? Jest kilka elementów, które są kluczowe i które pomogą nam je osiągnąć. Pierwszy z nich to jest porządek w kodzie. I teraz, kiedy mówię o porządku, gdziekolwiek, na przykład w mieszkaniu, to nie mam na myśli tego, że są wytarte okna, wyrzucone śmieci i spuszczona woda w toalecie. Mam na myśli to, że każda rzecz ma swoje miejsce i jest możliwie blisko tego miejsca. Bez pierwszego mówimy o chaosie, bez drugiego mówimy o bałaganie. Ideą porządku jest mój brat, który jakbym teraz do niego zadzwonił i zapytał się, gdzie jest, nie wiem, spinacz, to by powiedział szafka na lewo od kuchni, druga szuflada od dołu, po prawej stronie, w głąb gdzieś 10 centymetrów za zszywaczem. I to jest ideał porządku, ponieważ jeżeli któregoś dnia zaspałby do pracy i to zamiast biegać jak przeciętna osoba, cholera, gdzie są kluczyki, cholera, gdzie jest portfel, poszedłby dokładnie tam, gdzie one są, wziął i poszedł. I tego chcielibyśmy w kodzie. Wtedy bardzo łatwo się utrzymuje aplikację, bo nie trzeba grzebać, nie trzeba kombinować. Po prostu się zmienia i można iść następnymi rzeczami. Też bardzo łatwo się skaluje aplikację, bo wtedy łatwo się czyta kod, łatwo się ponownie używa kod i to wszystko po prostu jest łatwiejsze. Druga rzecz to jest podzielność aplikacji. Podzielność aplikacji, ale sensowna podzielność aplikacji, bo bezsensowna podzielność potrafi zrobić więcej zła niż dobra. I dobrze podzielona aplikacja oczywiście jest łatwo skalowalna, bo wtedy można ponownie używać te komponenty, łatwo używalna, bo wtedy one są małe i zrozumiałe i łatwo testowalne, bo im mniejsze komponenty, tym łatwiej je testować. Bardzo powiązana z tym łatwość do ponownego użycia kodu. Jak jest dobrze podzielona aplikacja, wtedy łatwo się ponownie używa kodu i wtedy mamy bardzo skalowalny projekt i łatwy do utrzymania, bo jeżeli na przykład trzeba zmienić kolor jakiegoś przycisku, to on powinien być zdefiniowany w jednym miejscu, w tej naszej architekturze aplikacji i nie powinniśmy musieć biegać i szukać po całej architekturze, gdzie jeszcze jest podobny przycisk, tylko zmieniamy w jednym miejscu i wszystkie przyciski tego samego typu są zmienione. No i oczywiście łatwość mokowania, który jest głównym parametrem wpływającym na to, czy możemy pisać testy, czy nie. No i to są najczęściej wymieniane parametry. Ale gdy patrzę na nie, mam wrażenie, jakbym stał w sklepie Apple'a i patrzył na komputer i wiedział o nim, że ma 12 rdzeni, 32 giga RAM-u i dysk SSD 4 terabajty. Ale nie wiem o nim jednej bardzo ważnej rzeczy. Czego? Ceny. Czyli koszty tworzenia. O tym się często zapomina. Są takie architektury jak Clean Architecture, które są bardzo skalowalne, bardzo utrzymalne, bardzo testowalne, a są po prostu trudne do utrzymania i nie zawsze się opłaca je realizować. Ale to wciąż nie jest, załóżmy, że mam te pieniądze, to wciąż nie jest ostateczna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, która mogłaby mnie zatrzymać przed kupieniem tego komputera. Ktoś ma jakiś pomysł, co?
jeżeli bym na przykład nie znał systemu operacyjnego, to może bym nie chciał się przenieść na Maca, bo byłby to wyższy próg wejścia. I to jest kolejna rzecz, dla której często nie decydujemy się na bardziej skomplikowane architektury, bo po prostu mają wyższy próg wejścia i jest to szczególnie ważne dla pracodawców, którzy uporczywie poszukują seniorów, a tam sami juniorzy. Tak. Więc to są rzeczy, które będą dla nas ważne przez resztę prezentacji. Przejdźmy do konkretnych patternów. Zacznijmy od takiego jednego, który nazywa się Web MVC. Chodzi o to, że żądania przychodzą z przeglądarki do kontrolera, a kontroler tam posiada model i widok. Omawiam go na początku, bo jest bardzo często kojarzony z całą resztą, a nie ma z nimi absolutnie nic wspólnego. To jest wzorzec backendowy i jest więcej wzorców backendowych, które nazywają się tak samo jak wzorce frontendowe i bardzo łatwo się mylą, a zupełnie nie o tym będziemy dzisiaj mówili. Dlatego przechodząc do tego, o czym będziemy dzisiaj mówili, to MVC, które zrodziło się jako pierwsze, zrodziły się z niego dwa takie główne koncepty. Jeden to jest Supervising Controller, a drugi to jest Passive View. I Supervising Controller jest bliższy pierwotnej definicji, bo tam ta definicja, możecie sobie przeczytać, ona ma tam stronę A4, jest taka bardzo ideologiczna i tam jest między innymi, że widok jest graficzną reprezentacją modelu, tam kontroler zarządza zachowaniem, tam tego typu sformułowania. I to się dosyć mocno ima do tego, w jaki sposób wyobrażano sobie, że będzie działał Supervising Controller. Ideologicznie to mniej więcej wygląda tak, że widok prezentuje tak, jak aplikacja wygląda. Natomiast kontroler prezentuje to, w jaki sposób aplikacja przyjmuje input użytkownika. Widok jest zbindowany z modelem, przez co zawsze reprezentuje dokładnie model. Oczywiście w praktyce to tak nie wygląda. Zazwyczaj to widok określa jakieś on-kliki, jakieś listenery i tak dalej, to on przekazuje do kontrolera ten cały input. Co więcej, kontroler, żeby móc tam rozmawiać z modelem, potrzebuje także informacji o nim. I co więcej, bardzo często niektóre rzeczy nie są wyrażane przez model, tylko bezpośrednio kontroler komunikuje się z widokiem, na przykład wyświetlanie jakiegoś alertu, toasta i tak dalej. Więc cała architektura w praktyce się znacznie bardziej komplikuje. Spójrzmy na przykładową aplikację. To jest aplikacja napisana w Kotlinie, akurat na Windowsa, Tornado FX. Wybrałem, bo jest bardzo łatwa i bardzo czytelna. Będziemy konkretnie mówili o tym małym, o tej małej stópce na dole. Tutaj widzimy, że jest zbindowany, jest taki binding, jest zbindowany do itemów, które są przechowywane w modelu. Jest dobindowane przez tam zliczanie, ile z nich jest skończone i to jest zbindowane z wyświetlaną wartością. Dzięki temu nikt nie musi tego zmieniać. Ilekroć zmieni się w modelu coś w taskach, tylekroć ta wartość na dole będzie tam się zmieniała. Także tutaj widzimy wyświetlanie tych przycisków, tam All, Active i Complete. Jak widzimy, tam ten start to jest kontroler. Te żądania są wysyłane do kontrolera. I kontroler je tutaj obsługuje, czyli input tak naprawdę przyjmuje kontroler. Ta architektura jest już dosyć rzadko używana. Nadaje się do robienia małych, łatwych aplikacji. One są takie eleganckie i przyjemne. Dużym jej minusem jest to, że tak naprawdę wszystko się ze wszystkim komunikuje. Jest słabe rozdzielenie, nie do końca wiadomo, co gdzie jest. Tak naprawdę logika biznesowa może się znajdować w dowolnym miejscu, więc się praktycznie już nie używa tej architektury. W większych projektach jest ona bardzo rzadko używana. Jej bratem, który trochę inaczej spojrzał na ideę rozdzielenia, był Passive View. Tutaj wymyślono, że oddzielona zostanie logika prezentacji od logiki biznesowej. To są takie dwa koncepty, które są bardzo ważne tak naprawdę do dzisiaj w większości architektur. Logika prezentacji, czyli to, jak aplikacja wygląda, a logika biznesowa to, jak aplikacja się zachowuje. Jest to część takiej większej koncepcji związanej właśnie z robieniem porządku w kodzie, czyli separation of concerns. Spójrzmy na przykład w tego MVC Passive View i to będzie przykład androidowy. Android, podobnie jak inne systemy, twórcy Androida dosyć naiwnie założyli taką architekturę, rzucimy na nią okiem, założyli taką architekturę, gdzie jakby widokiem jest jakiś XML, który definiuje nam te wszystkie elementy,
Natomiast kontrolerem jest jakaś tam klasa, po której się dziedziczy i ona będzie zawierała obsługę tego wszystkiego. Jest ta architektura, tutaj powinien być powiązanie jeden do jednego. Jest ta architektura, która sprawia, że po pierwsze, wiele elementów w tym widoku nie można zawrzeć, przez co znajdują się one w kontrolerze. Po drugie, jest relacja jeden do jednego, co sprawia, że cała masa kodu niepotrzebnego i w ogóle odpowiedzialności rzeczy idzie do tego kontrolera. Bardzo ciężko jest go podzielić, to wszystko się strasznie rozrasta i dochodzimy do trochę innego wzorca, który też nazywa się MVC, ale ten skrót rozwija się jako Massive View Controller. I to rozwiązuje się w Androidzie, w iOSie, w tego typu platformach w ten sposób, że zakłada się, że ten widok, czy tam kontroler w iOSie nie jest tak naprawdę kontrolerem, tylko jest elementem widoku. Natomiast on definiuje osobną klasę, która będzie kontrolerem i do tego kontrolera przerzucamy tak naprawdę całą logikę prezentacji. I teraz mamy bardzo łatwą podzielność tego wszystkiego. Możemy to podzielić tak naprawdę na wiele sposobów. Dwa takie najprostsze chciałbym wam pokazać, a może jeszcze powiem chwilę o tym, co tu się dzieje. Tu jest po prostu ta aktywność i ona zawiera wszystkie takie elementy typowe dla widoku. Jakieś ustawienie on-click listener, ustawienie tutaj zmiana jakichś parametrów, a tutaj mamy całą logikę. Można to podzielić bardzo sensownie na dwa sposoby. Pierwszy sposób poprzez podział kontrolerów. I podział kontrolerów mniej więcej wygląda, tutaj akurat zrobiłem taki podział kontrolerów, że stworzyłem trzy osobne kontrolery. Jeden kontroler, który odpowiada za walidację e-maila, drugi kontroler, który odpowiada za walidację hasła i trzeci kontroler, który odpowiada za samo zapytanie sieciowe. Kontroler do walidowania e-maila tylko tutaj ustawia odpowiedni błąd i zwraca wartość. Podobnie kontroler do walidacji hasła. Natomiast kontroler do logowania używa pozostałych dwóch kontrolerów i na tej podstawie konstruuje zapytanie sieciowe. Jest to dosyć łatwe do podzielenia, można wprowadzać porządek na wiele różnych sposobów. Drugim sposobem, zamiast dzielić kontrolery, możemy zejść poziom niżej i zrobić podział na poziomie widoku, które te widoki będą miały swoje własne kontrolery, które będą ustawiane przez to Activity. Tutaj akurat zrobiłem specyficzny widok dla tych pól i ten widok może posiadać kontroler i w zależności od tego kontrolera będzie odpowiednią walidację przeprowadzał. Zdefiniowałem kontrolery dla tego e-maila i hasła, które to kontrolery zajmują się wyłącznie zwróceniem błędów w zależności od wartości. Zdefiniowałem, w aktywności musimy dopiąć te kontrolery do tych elementów widoku i w obrębie kontrolera od logowania możemy korzystać po prostu z tych elementów widoku i pobrać od razu zwalidowane wartości. To sprawia, że MVC Passive View jest łatwe do podzielenia, jest dosyć prostym podejściem, natomiast wciąż nie zapewnia nam testowalności, wciąż ta podzielność jest dosyć, w sensie warstw, jest dosyć ograniczona, bo w różny sposób można to dzielić, więc jeżeli coś zaimplementujemy w jakiś sposób i wrócimy do tego za rok, to możemy mieć duży problem z przypomnieniem sobie, jak to wtedy podzieliliśmy i co tak naprawdę jest gdzie. I to są jakby takie wady, natomiast jest wciąż popularne i wciąż używane. Jednym z podejść już na tym etapie, które powstało i które jest jednym z bardziej istotnych koncepcji w Clean Architecture, co pokażę później, jest wydzielenie use case'ów. Chodzi o to, że elementy logiki biznesowej możemy wydzielić każdy jako osobną klasę, będąc spójnym z Single Responsibility Principle i każda z tych klas będzie zapewniała jedną odpowiedzialność, jeden przypadek użycia. I dzięki temu uzyskamy znacznie większą testowalność, bo te komponenty są podzielne, znacznie większą reużywalność, że te komponenty będzie można używać, jeżeli na przykład byśmy w więcej niż jednym miejscu mieli ten nasz kod logowania, to wtedy tam ten kod wyświetlania błędów z walidacji, na przykład na ekranie rejestracji, to i on byłby wyciągnięty do use case'a, to wtedy bardzo łatwo moglibyśmy tego samego use case'a użyć do tego i tego kontrolera. Spójrzmy na przykład. Tutaj wydzieliłem właśnie osobny use case
do logowania, osobny use case do walidacji tych pól. Use case do walidacji jest bardziej skomplikowany, jego można by podzielić jeszcze bardziej, zrobić osobny use case od walidacji maila, osobny use case od walidacji hasła, ale już nie chciałem tego komplikować. No i use case od zapytania sieciowego dosyć proste, bo to w całości jest realizowane przez repozytorium. To, co się tutaj dzieje, to nie bójcie się tego, to jest po prostu reakcyjne zapytanie, to tak naprawdę po prostu zwoływane strumieniowo najpierw ten use case, potem ten use case i wyświetlany jest albo komunikat sukcesu, albo komunikat błędu. Idea use case'ów jest bardzo fajna, do dziś bardzo promowana często przez różne autorytety, jest istotnym elementem Clean Architecture. Niestety jest bardzo rzadko używana, ponieważ jest po prostu trudna i wymaga często kreatywności, żeby sensownie wydzielić te use case'y. I tak naprawdę rzadko widzę, żeby ludzie w projektach decydowali się na takie podejście, mimo że zapewniano dużo plusów. Tak. Wciąż jednak ten nasz kontroler pozostaje nietestowalny. W świecie Java, jeżeli mamy ten widok, to ten widok jest po prostu duży, skomplikowany, jest bardzo trudny do zamokowania. I ponieważ kontroler przyjmował ten widok w parametrze, to sprawiało to, że bardzo ciężko było zamokować ten widok, przez co bardzo ciężko było testować kontroler. I żeby zwiększyć tą testowalność w ramach MVP, jego główną jakby koncepcją było zasłonięcie tego widoku za interfejsem. Interfejs to jest jakby obietnica pewnych metod, czyli określenie, jakie metody zapewniam. I kiedy my mieliśmy zasłonięty za interfejsem, to wtedy bardzo łatwo było stworzyć zamokowany widok, który dokładnie te metody wystawiał. I w naszym przypadku ten interfejs powinien wyglądać mniej więcej tak. To są wszystkie metody, które potrzebujemy użyć na widoku. Przenieśliśmy jednocześnie wszystkie takie odpowiedzialności, już takie typowo widokowe w zupełności do prezentera. I tutaj poumieszczaliśmy, tak, że na przykład jak mamy request email focus, to odnosimy się i requestujemy focus na tym polu. Nasz prezenter wygląda praktycznie tak samo jak poprzednio kontroler, tylko że nie odnosi się bezpośrednio tych elementów widoku, tylko wszystko robi za pośrednictwem interfejsu. I dzięki temu możemy zrobić bardzo łatwy obiekt zamokowany. No i mamy wreszcie nasze ukochane testy jednostkowe. Jednak tak, to jest MVP. MVP zapewnia znacznie większą testowalność, niestety kosztem boilerplate'u. Aktualnie w Androidzie jest dominującym systemem i jest też podstawą do Clean Architecture. Wreszcie mogę pokazać ten diagram, bo już mamy wszystkie elementy, żeby go zrozumieć. Clean Architecture promowany teraz intensywnie przez wujka Boba i bardzo popularny w Androidzie. Do tego się sprowadza, że mamy tam user interface, który jest po prostu widokiem. Mamy prezentery, mamy use case'y i jakby warstwy się komunikują tylko ze sobą. I w środku mamy ten nasz model tutaj jako entities. Więc mamy wszystkie takie najważniejsze elementy do zrozumienia Clean Architecture, ale pójdziemy jeszcze dalej z tym tokiem, ponieważ tak naprawdę sama koncepcja poszła jeszcze znacznie dalej. I następnym krokiem było zrozumienie, było przede wszystkim zobaczenie problemu. Mamy tutaj ten nasz widok, tę naszą aktywność. Jest tutaj coś, co nam niespecjalnie pasuje. Te wszystkie trzylinijkowe metody, które są bardzo takie standardowe, są pewną formą boilerplate'u, tak? Są kodem, który się pojawia immanentnie w każdej aktywności i chodzi po prostu o to, żeby zasłonić metodą jakąś funkcję na widoku. Można to generalnie się tego pozbyć i sobie ułatwić życie. I to jest akurat rozwiązanie, które w Androidzie ja zastosowałem, które jest takim stopniem przejściowym między MVP a MVVM, które polega na tym, że zamiast tego interfejsu
możemy zastąpić sobie te nasze funkcje poprzez property. Property w Kotlinie to jest coś, co wygląda jak pole, czyli field, ale tak naprawdę pod spodem jest getter i setter, więc można to rozszerzać, można z tym robić różne rzeczy i można między innymi robić do tego bindingi. To są bindingi z mojej biblioteki Kotlin View Bindings. I dzięki temu te bindingi dobindowują, to jest pole typu tam string, dobindowane jest do tekstu na polu typu password view. Jest to dużo łatwiejsze, a z perspektywy prezentera jest dokładnie takie samo. Ale koncepcja, która idzie jeszcze dalej, a została zapoczątkowana wcześniej przez Microsoft, mówi, że... Tak, a... Jeszcze chciałem pokazać mokowanie, że testuje się tak naprawdę jeszcze łatwiej niż tamto, ponieważ te pola zamokowane po prostu są, można traktować jako te property i wtedy te testy jednostkowe są tak naprawdę jeszcze łatwiejsze. Natomiast koncepcja, opiera się to na koncepcji. O Jezu, nie pokazałem kodu. No to nie pokażę wam kodu, to w takim razie muszę słowno muzycznie opisać, bo koncepcja MVVM-a, którą mogę pokazać za chwilę na komputerze, opiera się na tym, że zamiast przechowywać te pola w tym naszym widoku i zasłaniać je przez interfejs, możemy w ogóle uprościć sprawę, wywalić interfejs, a pola przechowywać w prezenterze i widok się do nich dobinduje. I mniej więcej tak to działa, że te pola tutaj, podobne pola są w prezenterze, prezenter operuje na swoich polach, czyli tak naprawdę w ogóle nie musi nic przyjmować w teorii, nie jest nam potrzebny żaden interfejs i po prostu ten prezenter zmienia widok poprzez operację na swoich polach, bo te jego pola są dobindowane, tak w przypadku realnej implementacji, a w przypadku testów jest to bardzo łatwe, po prostu operuje na swoich polach i po prostu sprawdzamy, co w tych polach jest, jak to się zmienia, czyli... Bardzo łatwo jest pisać te testy jednostkowe. Tak. I cały koncept sprawia, że mamy mniej boilerplate'u, natomiast musimy bindować, cierpi na tym na pewno nasz czas kompilacji, cierpi nasza niezależność od bibliotek, co sprawia, że no, co ma swoje po prostu plusy i minusy. I teraz przez całą prezentację chciałem podkreślać to, że nic nie jest jednoznacznie dobre, ani jednoznacznie złe. Te kolejne kroki są pewnymi rozwiązaniami na pewne problemy, które mamy, które były kosztem czegoś, co było dosyć tanie. Natomiast wciąż, jeżeli byśmy pisali jakąś małą aplikację, to te poprzednie te rozwiązania mogą być znacznie lepsze. Albo jeżeli byśmy potrzebowali na przykład jakąś aplikację, która wymaga bardzo, żeby była bardzo szybka, to też na przykład zastosowanie niektórych z tych podejść mogłoby nie być optymalne. I teraz na początku mówiliśmy o MVC, Passive View, znaczy wcześniej było Supervising, ale jeżeli chodzi o Passive View, to poprzez rozdzielenie tych warstw udało nam się zwiększyć podzielność aplikacji oraz porządek w kodzie. Z tym mokowaniem i ponownym użyciem kodu to tak naprawdę niespecjalnie. Natomiast potem jak zobaczyliśmy use case'y, to przekonaliśmy się, że ułatwiają one znacznie ponowne użycie kodu oraz podzielność aplikacji, a także są łatwe do testowania i do mokowania. Wreszcie jak zobaczyliśmy MVP, to odkryliśmy, że dzięki tej technice już niemalże wszystko jest łatwe do testowania, a MVVM dodatkowo sprawia, że aplikacja ma mniej boilerplate'u, przez co jest łatwiejsza do utrzymania i łatwiejsza do rozwijania. I to jest taka ścieżka rozwoju, bo powstają już nowe wzorce, ale o tym mam nadzieję na następnej prezentacji. A na dzisiaj dziękuję bardzo za Państwa uwagę. I zapraszam do pytań. Komentarz, może nie pytanie, że chyba najgorsze wszystkim jest to, że te skróty to nie jest versus, tylko one się wszystkie mieszają. I właśnie jak na przykład wybierzemy to słynną Clean Architecture na wykonaniu tego Uncle Boba, to tam mamy i model view presenter użyjemy, warstwy prezentacji i możemy użyć MVVM, jeżeli chcemy na przykład na Androidzie bindować dane z widoku do XML-i. Więc chyba
zresztą chciałem powiedzieć, to jest to, że tam w dolnym lewym rogu było napisane o progu wejścia. I wydaje mi się, że na przykład właśnie to podejście, gdzie naprawdę wszystko jest użyte, czyli ten clean architecture, ma najmniejszy próg wejścia, bo jest mnóstwo firm i przykładów, które pokazują, jak tego używać. I wbrew pozorom wybranie tego rozwiązania jest chyba bezpieczniejsze niż jakieś bez żadnego gdyby złego komentarza, jakiejś biblioteki, która powstała wczoraj stworzona przez kogoś, dlatego że nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tej biblioteki, co się z nią wydarzy, a korzystając z Clean Architecture, które jest, jak powiedziałem, sporo przykładów, jak stosować, właściwie celujemy w coś, co jest dzisiaj de facto standardem. Nawet jak strasznie to brzmi i zawiera dużo strasznych rzeczy, jak use case na przykład. Z praktyki wiem, że rzadko kiedy to jest standardem. Natomiast tak, znaczy prawdą jest to, że część z tych elementów, o których mówiłem, jest ortogonalna wobec reszty. Na przykład te use case'y mogą być stosowane dla dowolnej innej architektury. Podobnie jest, nawet jeżeli mamy czas, to mogę wam przedłużyć tą kontynuację, przedłużyć tą prezentację na jeszcze MVI, bo pierwotnie to miałem planowane, ale bałem się, że się nie wyrobię z czasem, gdzie dodatkowo jest wprowadzane podejście reakcyjne, reactive programming, co też jest ortogonalne, bo oryginalny tam inicjator tego podejścia w Androidzie, Hans Dorfman, pokazywał połączenie tego z MVP, a ja na przykład na prezentacji już pokazywałem połączenie tego z MVVM-em. Więc no właśnie, i po raz kolejny, te elementy są ortogonalne i należy na nie patrzeć jak na plusy i minusy, które możemy wprowadzać do projektu albo nie możemy wprowadzać do projektu. No i coś tam dodają, coś tam ujmują. No i tu jest ta sztuka, że tak powiem, żeby zrozumieć, co dodają i co ujmują i nie patrzeć na to ślepo, tylko patrzeć na to właśnie w kontekście plusów i minusów. Jeszcze jakieś pytania? Wydaje mi się, że te modele mogą być poniekąd taką kością niezgody między sekcją managementu biznesowego i częścią programistów, ponieważ programiści z natury są dość leniwi, wiem po sobie, może nie wszyscy, ale część. I myślę, że część programistów będzie chciała zacząć jak najniższym progiem wejścia, żeby nie musieć, no oczywiście są też ambitni, prawda, ale oszczędzając siły chce się mieć niski próg wejścia kosztem skalowalności, natomiast sekcja zarządzania biznesowego może na to przystać faktycznie niedoszacowując rozwoju aplikacji, a może też, co się pewnie rzadko zdarza, ale może też powiedzieć, że robimy w modelu, który ma wyższy próg wejścia, ale spodziewamy się dużego przyrostu użytkowników i ilości rzeczy w bazie danych i chcemy wejść w model, który ma wyższy próg wejścia, ale zapewni nam lepszą skalowalność, testowalność i inne rzeczy. Jak to jest? Z mojego doświadczenia, Jacku, kiedyś tak myślę, zobaczysz projekt, który rozwinął się bardziej niż myślano i w którym będziesz musiał spędzić tydzień albo dwa wyłącznie na zmianę architektury i wtedy trochę inaczej będziesz patrzył na kwestię lenistwa. Tak, a co do biznesu, to z mojego doświadczenia zazwyczaj biznes ufa CTO, a CTO właśnie jego funkcją jest zrozumieć to, co jest ważne w długiej perspektywie. I czasem nie ufa CTO i wtedy właśnie te firmy potem muszą pisać na nowo albo upadają. Ja bym chciał zadać takie pytanie odnośnie tego, czy sugerujesz bardziej poprzez podział na kontrolery, czy poprzez podział na widoki i jak to się odnosi do budowania grup widoków, które też jest takie podejście w Androidzie, gdzie buduje się grupy widoków zamiast customowe widoki od razu. No właśnie, to wszystko zależy. Przede wszystkim jakby jeżeli robicie projekt, to większość tych decyzji podejmuje się na początku i parę razy się o nich dyskutuje. Jak już mamy jakiś projekt, który funkcjonuje, to raczej się trzymamy jakiegoś podejścia. Co do kwestii samych grup widoków, ja się na tym trochę przejechałem, szczerze mówiąc.
I wydaje mi się, że po prostu chodzi na koniec dnia o to, żeby, żeby był ten porządek, żeby jakoś zadecydować, tak? No bo no właśnie, musi być ten porządek. A jeszcze jedno, sorry, bo tutaj też, i to jest w ogóle bardzo ważne w Clean Architecture i to jest dla mnie bardzo ważne, bo tutaj wcześniej mówiliśmy o Reakcie i w Androidzie też już się myśli o wieloplatformowości. Ja jestem w Kotlinie, programuję i tu wchodzi Kotlin Native, który też już straszy, że przejmie pozostałe platformy. I na przykład przy takim podziale na podziale widoków, gdzie te widoki, rozumiem, same sobą bardziej zarządzają i mają swoje tam osobne kontrolery, prezentery, no bo zawsze zwykle tak jest, jak się stosuje czysto architekturę, nawet jak się podzieli te widoki, to po prostu i tak one muszą mieć te kontrolery, prezentery. No i wtedy zwykle łatwiej jest jednak z takiego jednego korzenia trochę iść do góry, ale to też różnie bywa. Dzięki. No dobrze, to dziękuję bardzo.